wszystkim. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałam Wam, tak jak moja koleżanka przed chwilą, powiedzieć o tym, co może Wam dać życie wieczne. I nic tak naprawdę, nie ma alternatywy. Jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Jest napisane w Biblii, że Bogu podobało się zbawić ludzi przez głupie zwiastowanie. Może się zastanawiać, dlaczego tak? Dlaczego właśnie w taki sposób? Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł, zmartwychwstał. Ale wiecie co, żeby przyjąć taką prostą rzecz, żeby przyjąć taką prostą informację, trzeba się naprawdę ukorzyć. Trzeba się naprawdę ukorzyć. Dlatego, że my lubimy komplikować rzeczy. Świat lubi komplikować rzeczy. Diabeł lubi komplikować rzeczy. Po to, żeby udowodnić swoją inteligencję, po to, żeby udowodnić swój wysoki poziom możliwości analitycznych. A to taka prosta informacja. Zgrzeszyłeś, jesteś oddzielony od Boga. Ty możesz się z Nim pojednać, gdy przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak? To jest takie proste. To jest właśnie tak bardzo proste. Mi się to kiedyś wydawało zbyt proste. I dlatego zmarnowałam mnóstwo czasu w swoim życiu, chodząc własnymi drogami. Urodziłam się w domu, w którym był okultyzm. Zawsze wiedziałam, że jest moc. Wiedziałam, że jest moc. Widziałam to, co robił mój ojciec. I widziałam reakcję świata duchowego. Wiedziałam, że jest moc. Tylko, że wciąż znajdowałam się po tej złej stronie mocy. I ta zła strona mocy pustoszyła moje życie. Mój ojciec zaczął pić w pewnym momencie. Ja się pakowałam w okultyzm, dlatego że fascynowało mnie to i wchłonęłam. Żyłam w ustawicznej depresji jako młoda dziewczyna, jako dziecko praktycznie. Miałam myśli samobójcze i wydawało mi się, co to nie ja. Mimo wszystko zakładałam maski. Ale dopiero gdy przyjęłam tę prostą prawdę, stało się to na studiach. I to były też niesamowite okoliczności. Właściwie wbrew temu wszystkiemu, kim byłam, otworzyłam swoje serce na tę prostą prawdę, dlatego że byłam już tak zrozpaczona i tak nieszczęśliwa. I tak kompletnie nie widziałam sensu tej całej egzystencji. Że po prostu całym swoim wnętrzem wyłam o jakieś rozwiązanie. I wiecie, gdy wypowiedziałam proste słowa modlitwy, powiedziałam: Jezu, przyjmuję Ciebie. Wybacz moje bezbożne życie, chcę należeć do Ciebie. Kilogramy, całe tony spadły z moich barków. I to nie było tylko doświadczenie duchowe. To było doświadczenie emocjonalne również i to było doświadczenie fizyczne. Ja po prostu odczułam fizycznie, jak odpada ode mnie coś okropnego, jak odpada ode mnie skorupa, jak spadają z moich ramion tony czegoś bardzo złego. I ten pokój, którego doświadczyłam wtedy, to odpocznienie, w które weszłam, to było coś, czego do tego momentu nie znałam. Ja zrozumiałam tę prostą rzecz, że niczym Boga nie zaskoczę i Mu nie zaimponuję. Że tak naprawdę w momencie, gdy otworzyłam swoje serce, gdy szczerze przyznałam, kim jestem i że Go potrzebuję, gdy Mu zaufałam, wszystko się zmieniło. Wtedy, nie wtedy, gdy rżnęłam cwaniarę, nie wtedy, gdy udawałam, że wszystko jest fajowo. Nie wtedy, wtedy byłam żałosna. Ale wtedy, gdy zaufałam Bogu, zaczęłam doświadczać Jego mocy i widziałam, jak zmienia krok po kroku różne dziedziny mojego życia. I są rzeczy, w których wciąż jestem w procesie, a są rzeczy, o których dzisiaj wiem, że jestem wolna. Że jestem zupełnie wolna. I gdy spojrzę wstecz na całe moje życie z Bogiem, a to już jest wiele lat, to widzę, jak wierny był zawsze. Jak wierny był. Więc nie trać czasu. Uznaj to, że Go potrzebujesz. Uznaj Go, że Go potrzebujesz. Przeproś Go za swoje bezbożne życie. Uczyń Go swoim Panem, uczyń Go swoim Zbawicielem. I wtedy zmieni się wszystko. I gdy staniesz przed Ojcem w niebie, gdy staniesz przed Bogiem, przed tym, który jest Alfą i Omegą, przed Stworzycielem nieba i ziemi, gdy staniesz przed Nim, obmyty świętą krwią Jezusa, pojednany z Bogiem przez Jezusa, to po prostu będziesz z Nim już na wieczność. Ale jeżeli odrzucisz to, co słyszysz,
to zapewniam Cię, że zostanie Ci to wtedy przypomniane. I to nie będzie radosna wiadomość. Dziś możesz przyjąć dobrą nowinę. Dziś możesz przyjąć dobrą nowinę. Ale nie wiesz, ile jeszcze będziesz żył. Może będziesz żył kilkadziesiąt lat, a może będziesz żył kilka dni. Nie wiesz tego. Nie trać czasu. Przyjmij dzisiaj dobrą nowinę, bo tylko to może Cię zbawić. Ta prosta Ewangelia pokoju. Ta prosta Ewangelia, ta prosta prawda, że Jezus cierpiał zamiast Ciebie. To Ty powinieneś zawisnąć na krzyżu Golgoty. To Ty powinieneś umrzeć za swoje bezbożne życie. Przyjmij tę prostą prawdę, że ktoś zrobił to za Ciebie, że ktoś zapłacił za Ciebie tę cenę. Tę prostą, naiwnie brzmiącą informację, która jest prawdą, która może dać Ci życie wieczne, nic innego. Nie ma alternatywy.